środę 26 lutego zostaliśmy zaproszeni na bal karnawałowy zorganizowany przez Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin Labirynt wraz z warsztatami terapii zajęciowej. Postanowiliśmy przy tej okazji porozmawiać z prezes Grażyną Kulik o celu tego typu zabaw dla osób niepełnosprawnych i samej misji stowarzyszenia. Dzisiaj spotykamy się na zabawie karnawałowej, ostatkowej, zorganizowanej przez Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin Labirynt wraz z warsztatami terapii zajęciowej. Gościmy w budynku warsztatów terapii zajęciowej, ponieważ my jako stowarzyszenie nie posiadamy takiego lokalu, a bardzo nam zależało, żeby dzieci też troszeczkę zakosztowały karnawału, pobawiły się. Chodzi nam również o to, by dzieci się integrowały, poznawały. Nigdy nie wiadomo, gdzie nasze dzieci trafią, czy to nie będą ich później nie będą kolegami. Poza tym jest to też taka odskocznia dla rodziców, bo dzieci z autyzmem muszą przyjść z opiekunami i też mogą troszeczkę odetchnąć i zobaczyć, jak ich pociechy się bawią. Ale chyba widać, że ta zabawa trwa w najlepsze, prawda? Tutaj dzieciaki bawią się chyba wyśmienicie. Tak, nasze dzieci w ogóle uwielbiają muzykę. Może nie potrafią tak tańczyć jak dorośli i w ogóle wymachiwać, ale bawią się bardzo radośnie. One w tą zabawę wkładają wszystko. One nie potrafią udawać. Jeżeli im się coś podoba, to naprawdę to widać i wydaje mi się, że tak jest. Stowarzyszenie Labirynt oprócz przeprowadzania zabaw karnawałowych dla osób z autyzmem ma w zanadrzu również inne inicjatywy integrujące środowisko niepełnosprawnych. Obecnie pod jego opieką znajduje się około 40 osób, ale jak mówi prezes Grażyna Kulik, każda następna osoba będzie mile widziana. Na razie po prostu bawimy się, organizujemy, w maju będzie organizowany wyjazd krajoznawczy, może można trochę powiedzieć, połączony z warsztatami, z zajęciami, pracownik z gliną, z pieczywem. My jako stowarzyszenie opiekujemy się praktycznie, można powiedzieć, wszystkimi, którzy się do nas zgłoszą, bez względu na to, czy są członkami naszego stowarzyszenia, czy nie. Mamy za zadanie w ogóle objąć opieką osoby z autyzmem. W ogóle jako autyzm chodzi nam, by to zaburzenie troszeczkę tak rozświetlić, przekazać ludziom, co to jest autyzm. I dlatego my się nie zamykamy w jakimś tam kręgu, ale członków mamy około ponad 40 już w naszym stowarzyszeniu zrzeszonych, ale wszystkie dzieci u nas otrzymują pomoc, ewentualnie rodzice tak samo. Organizujemy grupy wsparcia, gdzie mogą przychodzić każdy rodzic, zrzeszony lub niezrzeszony. Grupy wsparcia odbywają się każdego miesiąca, ostatnia sobota każdego miesiąca o godzinie 15 w poradni pedagogicznej w Łukowie na ulicy Piłsudskiego. Można Was również było spotkać na sesjach Rady Miasta i sesjach Rady Powiatu. Czy przy okazji takich właśnie zebrań i takich debat chcecie informować o osobach z autyzmem? Tak, to są bardzo ważne miejsca dla nas, ponieważ chcemy też uświadomić nasze władze, że taka grupa osób istnieje i wcale nie jest ona taka mała, bo w powiecie łukowskim jest około 70 już osób, dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Także to jest dosyć liczna grupa. Zależy nam na tym, aby ten problem był troszeczkę tak bardziej uwidoczniony, ponieważ jako tako nie ma jakiejś takiej pomocy dla nich. Zresztą my może nie potrzebujemy tyle pomocy, co zrozumienia. O to nam chodzi.